Cześć, witam samo południe. Dzisiaj jest sobota. No i tylko południowa kawa przy ognisku praktycznie. Bo dzisiaj znowu wędzę. Okres świąt weryfikował pewne rzeczy. No i 10 kg mięsa nawędzonego właśnie na tą okazję strzeliło w samym okresie właśnie świąt i Sylwestra. No i fajnie, bo przyjechała do mnie cała rodzina. Było bardzo przyjemnie i było super. To były chyba najlepsze święta Sylwestra i święta w moim życiu. Dzisiaj wędzę 15 kg mięsa. O czym chciałem wam powiedzieć, to o tym, że tamte mięso było kupione praktycznie, no powiedzmy, ze sklepu. A teraz wyszukałem sobie taką ubojnię tutaj na Kaszubowie. Kilogram mięsa za 7,60 bodajże i już rozebranego. Także dużo taniej. Za pół świniaka zapłaciłem 380 zł. 15 kg przygotowaliśmy na wędzenie. Reszta poszła na porcje obiadowe i zrobiliśmy trochę salcesonu. No i co tu więcej, no takie pieniążki, słuchajcie, no to powiedzmy sobie, to jest nic w porównaniu do tego, co się wydaje w sklepie. Z 15 kg samego powędzonego mięsa, jak już tak wyliczyłem, to by mi się, jakbym chciał to sprzedać, tak jak tutaj ludziom na przykład, tak, to wędzone, już gotowe, to zwróciłaby mi się ta połówka świniaka i jeszcze bym zarobił 300, także nie jest zły interes. Ale nie o to chodzi w tym wszystkim, żeby to sprzedawać. To się robi dla siebie, to się robi do tego, żeby po prostu jeść to, co wiesz, co jesz i zdrowo, tak, przede wszystkim. No i tak to wygląda. Za chwilkę tutaj wam pokażę, jak to będzie wyglądało w beczce. Tutaj się ognisko już pali, temperaturę beczka łapie i na razie suszę mięsko. Za chwilę się widzimy. No właśnie, tak jak powiedziałem przed chwileczką, w beczułce jest około 15 kg mięsa, trochę boczku, trochę szyneczki, jakiś baleronik też wisi i to się, kochani, w takiej beczułce susza przy tej temperaturze tam około 50 stopni. To sobie chwilę powisi, myślę, że gdzieś tak z godzinę, a później zakrywam dekiel i będziemy już wędzić. Trochę powietrza damy. Ognisko się pali, palenisko bardzo proste i zresztą widzieliście wcześniej, trochę drewna narąbanego, rozpałka, takie tam potrzebne rzeczy, a tam w worku mam zrębki do podrzucania, żeby dymiło bardziej. Także do później, papa. Pogoda zdecydowanie dzisiaj nie sprzyja, właśnie się rozpadało, jest niemiło, wiatr idzie od północy i mi dmucha w beczkę. Dym spyla przez palenisko, ale tam też się dobrze dymi, zaraz wam pokażę. Na beczce mam 65-70 prawie, trochę za dużo muszę otworzyć. No i ogniseczko ładnie się pali, ale pogoda jest do dupy. Pada deszcz, jest pochmurno, nie ma przyjemności. Ale jak dojedzie Jim Beam, to wszystko się poprawi. No bo tak, jak inaczej. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak wygląda to z boku. O, spójrzcie, tam się ładnie dymi, tutaj też przykryłem, bo deszcz napierdziela, kret mi narył kopców, skurczybyk, cały ogródek do wiosny będę miał do poprawy, znaczy ogródek, to cały tu trawnik, czyli masakra jakaś. O, za dużo, przepraszam, idę. Spójrzcie, już za bardzo poszło do góry, trzeba uchylić, niech trochę ucieknie ciepła. I tak co chwilę, niestety trzeba tutaj stać, nic nie zrobisz, pali się ładnie. No to tymczasem, do później. Pogoda, jak widać, dalej nie rozpieszcza, teraz jeszcze na dodatek zaczyna padać deszcz ze śniegiem. Także jest, kurde, nieciekawie, jestem mokry. No i dość chłodno jest, powiedzmy.
Ale najważniejsze to jest temperatura na beczce, reszta nieważna. To się można skryć przy domu, ale sama pogoda, już bym wolał, żeby był mróz i śnieg, tak jak było teraz jeszcze tydzień temu w weekend. Gdzie się zastanawiałem, mówię, chyba najpierw będę musiał tą beczkę odkopać, bo ją całkowicie prawie zasypało, nie? Ale nagle tutaj przyszła odwilż i się kurde tak zrobiło, jak zrobiło. No i słabiutko. Tymczasem następnym razem. Ja się przeniosłem do samochodu, bo cieplej. Trochę kurde jest cieplej tutaj. Do tego szklaneczka Balana, który się, rozumiecie, rozgościł na sąsiednim fotelu pasażera i pali jarząbka. No ale spoko, nie? Wędzenie powoli dobiega końca. O godzinie 16.30, czyli za jakieś 15, bo jest 16.15, no to jakieś 15, jeszcze może 30 minut będę wyciągał wędzonki. Sery mam jeszcze wsadzone, to sery potrzymam do 17.30 i będę kończył powoli wędzenie, z czego oczywiście już na sam koniec zdam relację dla Was, kochani. Tymczasem pozdrawiam szklaneczką Łyskacza. Trzymajcie się. Wpadłem na zajebisty pomysł, nie? Bo jak 3-4 szklaneczki mam, to mi pomysły przychodzą już w ryju, nie? Jak mam 4 szklaneczki w ryju, to już mi przychodzą, rozumiecie, te pomysły. I zaraz Wam pokażę zajebisty pomysł, bo już jest na dworzu ciemno i nie widzę, ile jest na beczce, nie? To zaraz Wam pokażę. No to patrzcie się, słuchajcie. Jest beczułka, tam widać ją. Wydzieraczki co prawda chodzą. Słuchajcie, ale ten. Ale je na chwilę wyłączę. O. I patrzcie teraz, co ja robię, nie? Jeb na beczkę. I kurwa widzę, ile jest na beczce. Taki żarcik. Pozdrówka. Przy wędzeniu, słuchajcie, też ważne jest, bardzo ważne jest, powiedzmy, że komfort. Więc oprócz tego, że tutaj ten light, nie, który tu mi ułatwia życie, to jeszcze Wam pokażę jedną kurde fajną sprawę, nie? Że tutaj, rozumiecie, patrzcie, siedzenie i sobie dupę grzeje, nie? I rozumiecie, jest ciepło, nie? Wcześniej zmokłem, więc tutaj akurat ten tutaj pierdolniczek fajnie tutaj wspomaga mnie. I hemoroidy, rozumiecie, w normie wtedy, nie? Słuchajcie, zaraz będę kończył wędzenie, będę wyciągał i Wam znam relację dalej. Trzymajcie się, hej. Słuchajcie, nadszedł czas wyciągania wędlinki do tej miski. Za chwileczkę będę ją wyciągał, będę dawał relację. Więc powoli wyciągamy. Aż haczyki gorące, a to gorące jest. Tutaj mniej. To jedziemy. A tu się zaczepiło. No, słuchajcie, czekaj. W zasadzie mięsko już jest w misce i niosę do parzenia. Na razie. Słuchajcie, mięso jest wyjęte, poszło do parzenia. No ale niestety sery muszą jeszcze pobyć, bo jak wyciągałem, to one były jeszcze takie miękkie. Więc sery zostają dłużej. Mam tutaj nad nimi kontrolę. Tym bardziej, że kolega tutaj siedzi i on mi mówi, co mam zrobić. Słuchajcie, tak, więc sery zostają dłużej. Niedługo, bo może z godzinkę. Reszta jest parzona. No i jak już będzie uparzona, to zobaczycie, jak to wygląda. Widzieliście, jak wykładałem, więc też macie jakiś tam wgląd na to. A już jak po samym parzeniu i jak już jutro będziemy to kroić, to Wam pokażę. Na pewno będzie fajnie, będzie dobre i będzie takie, jakbyśmy chcieli się karmić, tak?
a nie tą nastrzykiwaną gównianą wędliną, która jest w sklepach. Więc każdemu polecam zbudować taką beczkę, bo to nie jest drogi koszt, ja to zrobiłem za chyba 350 zł, trochę swojej pracy, trochę jakiegoś tam pomysłu, no i ten, i oczywiście jakiejś wiedzy takiej wędzarniczej zaciągniętej z czego, no z YouTube, tak? Polecam takiego pana Artura Nowickiego, który tutaj jest jakiś jakby moim mentorem, od którego czerpię tutaj wszystko, całą wiedzę i to w jaki sposób, co wszystko robić, jak spogolić solankę, ile wędzić, w jakiej temperaturze, jak długo, jakieś inne rzeczy. On tutaj jest w Redzie, ma swój sklep i na tym portalu, nie portalu, tylko na kanale YouTube ma swój kanał jakby i ten, i on tam mówi, opisuje wszystko, co jak robić. Polecam. Praktyka u praktyka. Taką ma nazwę. Jak będziecie szukali wiedzy, to tam warto zajrzeć. Starszy pan. I ja z niego biorę przykład. I na razie wszystko działa. Ostatnio u niego kupowałem haczyki, kupowałem różne tam inne rzeczy do peklowania potrzebne do wędzenia. Więc polecam ten sklep, polecam tego pana, polecam jego wiedzę. Co więcej, trzymajcie się, widzimy się, jak już będziemy wyciągali mięso z parzenia. No i później, jak będziemy już smakowali, jak już będzie gotowe. Trzymajcie się. Aful żegna, pozdrawia wszystkich. Do zobaczenia. Jesteśmy w domu już jakieś 45 minut do godziny. Tutaj jest część wędlin, które wyjąłem. Tutaj jest część, które parzymy. Tamte z tego wcześniej też będą parzone. I wędlinki, słuchajcie, będą musiały mieć 85. Tak? 85? Około? Ile? No ile? 72, tak? 72, dobra, 75 stopni w środku. Dlatego jest tutaj ten cały ten jak to się nazywa, termometr, i on w środku mierzy te wszystkie wędlinki. A jak się wyjmie tą wędlinę z tych, kochani, pojemników, już zostanie sama woda, to wierzcie mi, jak ktoś zrobi na nich żurek. Jak ktoś na tej wodzie zrobi żurek, to uwierzcie mi, że to będzie po prostu rewelacja. Więc polecam, bo próbowaliśmy i wyszło super. Część wody oczywiście będzie niepotrzebna, bo jest jej za dużo. Tak jak w tym garnku, na przykład, w tym większym. Ale na przykład dla rodziny, zależy jaka duża rodzina, to taki garneczek żurka jest potrzebny. Słuchajcie, no i tym filmikiem się z wami żegnam. Tu mamy to, co już wcześniej wspomniałem. Tutaj o, parzymy to, co wyszło z beczki, a tu kolacja, placki z przepisu teściowej, czyli Edzi, naszej mojej mamy. Edziunia, pozdrawiamy. I do zobaczenia następnym razem. Tymczasem, słuchajcie, wędzenie dobiegło końca. Trzymajcie się, do zobaczenia. Tak to wygląda, kochani. Już na sam koniec. Po parzeniu i po suszeniu. Znaczy teraz jest suszenie, nie? Do jutra będzie tutaj schło w garażu. A jutro będziemy degustować na smak.
Tymczasem do jutra.